Hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Pierwszy sezon w Apex Legends właśnie wystartował, a razem z nim długo oczekiwany nowy dziewiąty bohater tej gry, czyli Octane. Za chwilę sobie omówimy jego wszystkie umiejętności, ja opowiem o swoich pierwszych wrażeniach po kilku godzinach gry nowym bohaterem Apex Legends, pokażę wam też legendarne skórki i elementy kosmetyczne. Mam nadzieję, że cały odcinek wam się spodoba i już teraz życzę miłego oglądania. a właściwie Octavio Silva to syn i następca dyrektora i właściciela wielkiej farmaceutycznej firmy Silva Pharmaceuticals nie miał w życiu jasnego celu więc umilał sobie czas dokonując śmiertelnie niebezpiecznych wyczynów, z których nagrania udostępniał swoim fanom w postaci holofilmów na popularnej platformie streamingowej. Można powiedzieć, że Octane to taki youtuber z przyszłości. Pewnego dnia Octavio postanowił, że spróbuje pobić rekord okrążenia lokalnego wyścigu, wpadając na na zwariowany pomysł, żeby wyrzucić się w kierunku mety za pomocą granatu. Każdy może pomyśleć, jak to się skończyło, no i skończyło się to wieloma godzinami spędzonymi na stole operacyjnym. Po wielogodzinnej operacji lekarze poinformowali go, że z powodu poważnych obrażeń nóg będzie musiał skończyć z szalonymi wyścigami. Oktavio nie mógł się jednak z tym pogodzić, dlatego zwrócił się do swojej znajomej lekarki Edge She, znanej oczywiście wszystkim jako Lifeline z Apex Legends, która zgodziła się wysłać go na operację, podczas której jego nogi zostały zastąpione bionicznymi kończynami. Łatwa i szybka naprawa wszelkich uszkodzeń skłoniła Octavia do porzucenia sztampowych wyczynów i spróbowania sił w zawodach. Dzięki dzięki którym będzie mógł przekroczyć kolejne granice. Mowa oczywiście o igrzyskach Apex. Teraz celem Octavia jest wykorzystywanie swoich niesamowitych umiejętności, żeby zostać czempionem Apex. Może to w końcu pozwoli mu przestać się nudzić. Jeśli mowa już o umiejętnościach, to zobaczcie jakie umiejętności posiada Octane, jako zdolność pasywną posiada samoregenerację i ta umiejętność polega na tym, że kiedy Octane nie otrzymuje żadnych obrażeń, to jego zdrowie samoistnie się uzupełnia. Dzieje się to jednak bardzo powoli, bo jeden punkt zdrowia odzyskujemy co każde 2 sekundy, także naładowanie pełnego paska zdrowia zajęłoby 200 sekund, ponad 3 minuty, a pamiętajcie, że runda w Apex Legends trwa od 17 do 20 minut. Zdolnością taktyczną Okteina i moim zdaniem to jest najmocniejsza i definiująca tego bohatera umiejętność jest Stymulant, która zwiększa szybkość poruszania się naszego bohatera o 30%, trwa to 6 sekund, kosztem zdrowia. To znaczy, że każde użycie tej zdolności odbiera nam 10% naszego zdrowia. Do tego ta umiejętność redukuje efekty spowalniające np. zrzutu Bangalore czy gazu Kostika. Co równie ważne, ma bardzo niski cooldown, bo wynosi on jedną sekundę, także możemy praktycznie używać tej umiejętności cały czas, tylko pamiętajcie o swoim pasku zdrowia. No i pozostaje nam do omówienia zdolność specjalna Okteina jest to odskocznia jest to rozkładana trampolina, która wyrzuca graczy w powietrze. I może na pierwszy rzut oka ta umiejętność nie wydaje się mocna, ale uwierzcie mnie, rozłożenie takiej trampoliny podczas walki, przeskoczenie nad przeciwnikami i zaskoczenie ich od pleców naprawdę może wprowadzić niezłe zamieszanie na polu bitwy. Do tego pozwala ona przemieszczać się w różnych kierunkach, wskakiwać na dachy, przeskakiwać kaniony. Jest naprawdę bardzo, bardzo przydatna. Do tego jej cooldown wynosi tylko 90 sekund, także jak na umiejętność specjalną jest to bardzo krótki cooldown. Także bez przeszkód można jej użyć wielokrotnie podczas jednej rundy. No to tak wygląda krótka historia Okteina i jego umiejętności. Mam nadzieję i myślę, że ten bohater wam się podoba. Teraz pokażę wam wszystkie skórki dostępne w grze. Te szare i niebieskie pozwolę sobie szybko przeskrolować... Bo różnią się one tylko i wyłącznie wersją kolorystyczną. Najmocniej i najchętniej oczywiście skupię się na przedmiotach legendarnych, bo one wyglądają bardzo, bardzo dobrze. No ale zanim do nich dojdziemy, to tak jak ja powiedziałem, chcę przejechać przez wszystkie szare, niebieskie i fioletowe. Wyglądają one całkiem, całkiem spoko. Ja bardzo bym chciał, żeby było trochę więcej tych legendarnych skórek, żeby twórcy dopracowali więcej takich jakich zwariowanych i bardziej różniących się skórek w grze. Mam nadzieję, że do tego doczekamy. No ale mamy pierwszą legendarną skórkę, Gorączka Złota. Nawiązuje ona oczywiście do historii wyścigowej Octayna. I mamy tutaj kask motocrossowy i kostium ogólnie motocrossowy. Tak wygląda Gorączka Złota. I druga skórka, Runda Honorowa, różni się oczywiście tylko malowaniem i drobnymi szczegółami, ale również jest motocrossowa. I te dwie skórki, które mi się najbardziej podobają, czyli Demon szybkości i El Diablo. Demon szybkości, moim zdaniem, to jest chyba najpiękniejsza skórka dla e, Octeina w tym momencie wygląda naprawdę bardzo fajnie. Widzimy również jego włosy, także trochę rudy chyba on jest. Rudy oktejn. Na innych skórkach nie widać włosów, także to jest jedyna skórka, w której możemy widzieć włosy. No i El Diablo równie piękna. Dla mnie to są dwie najlepsze skórki. Sam nie wiem, która jest lepsza, czy El Diablo czy demon szybkości. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, która skórka Waszym zdaniem jest najlepsza dla okteina. No i oczywiście skórka oryginalna, która też jest bardzo, bardzo fajna. No to skórki mamy już za sobą. Zobaczcie teraz sztandary, bo również one tutaj są oczywiście legendarne, chwyt reklamowy. Demon prędkości. Znowu nawiązanie do motokresowej przeszłości Okteina. Szybki jak Zając. To jest fajna. DJ Tick. I paszcza Rekina. I te wszystkie animowane sztandary się podobają, także również dla Okteina są fajne. Szybko przelecę jeszcze przez niebieskie i białe. To są niebieskie. No i białe. Kamień. Plany. Impet i Outsider, tak wyglądają sztandary, zobaczcie jeszcze pozy, zawroty głowy, tu sobie strzykawkę z tym stymulantem wbija prosto w czoło, rozwałka, epicka porażka, nie zadziałała trampolina, mi się to zdarzyło w grze raz. też wtakiwałem na trampolinę, a ona nie działała, zobaczcie jeszcze wszystkie niebieskie yy, pozy, No i tyle. Statystyki te dedykowane dla Oktejna to jest przebyty dystans po stymulancie, sojusznicy wystrzeleni trampoliną oraz pasywna regeneracja zdrowia. Fajnie sobie pokazać na standardze i się nimi pochwalić. Co do egzekucji, bo to pewnie też wszystkich interesuje, tak wygląda podstawowa egzekucja, czyli egzekucja granatem. A tak wygląda ta do odblokowania legendarna gaz do dechy... To jest brutalny, jest brutalny! No dobra, no to oto on, Octane, czyli dziewiąta legenda w Apex Legends. Ciężko tutaj nie poczuć nawiązania czy inspiracji do Junkrata z Overwatcha, ale tak samo lubię Junkrata i tak samo polubiłem Octaina. Jeśli macie okazję nim zagrać, to nim grajcie. Octane kosztuje 12 tysięcy żetonów legend lub 750 monet Apex, także możecie je kupić albo za level, albo po prostu zapłacić żywymi pieniędzmi. Myślę, że warto tego bohatera odblokować, bo naprawdę wnosi dużo świeżości dużo dynamiki, na pole bitwy. Mi się on bardzo podoba, na pewno będę nim jeszcze dużo grał, żeby go trochę wymasterować. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że Octane Wam się podoba. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co o nim myślicie. Dajcie oczywiście łapkę w górę. No a jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zróbcie to teraz. Dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Cześć!